Nie ma takiej możliwości. Nie przyjmuję tego do wiadomości, że mamy co 3 dni dzwonić na pocztę, bo nie ma takiej możliwości. To może przez Radio Z by się pan dowiadywał. Tak, słucham. Dzień dobry, czy z panem Jakubem Wesołowskim rozmawiam? Dzień dobry. Dzień dobry, Barze Krzysztof, z poczty po tej stronie naczelnikiem jestem. Ja informuję, proszę pana, bo listonosz wam się zmienił i teraz jest problem, bo nie zdał egzaminów RODO. Teraz chciałbym z panem ustalić, w jaki sposób pan będzie się kontaktował w celu odebrania korespondencji. Jak się będę... No, proszę zostawiać wizę, tak jak wszystko jest okej. Właśnie nie, bo niestety listonosz nie zdał RODO i dlatego teraz nie może ani korespondencji nosić, ani przynosić jej fizycznie. Dopiero po egzaminie. I dlatego wydzwaniamy do wszystkich tej ulicy, żeby domówić się, w jaki sposób będą mogli po korespondencję się do nas udać. A może być jakaś kartka typu proszę się zgłosić na pocztę i bez numeru paczki nazwiska, tylko taka ulotka? I tutaj jest problem, ponieważ listonosz nie może przeczytać, do kogo jest ta paczka i nie może tym samym zaadresować. Dobra, do pana. Dobra, to jakie mamy możliwości, proszę powiedzieć? Możliwości są następujące. Albo pan będzie dzwonił na urząd pocztowy, albo pan będzie przychodził po prostu. Nie, nie ma takiej opcji. W ogóle nie. Jak długo taka sytuacja może potrwać? Nie, proszę pana, ponieważ to są państwowe egzaminy RODO, jeśli chodzi o pocztę, to w listopadzie będziemy mieli egzamin. Jeżeli ten listonosz, który was obsługuje, zda, to sytuacja wraca do tej, która jest teraz. Ale chcę dzwonić raz na tydzień na pocztę, zapytać, czy coś tam nie jest? Wie pan co, raz na tydzień to i tak będzie za późno. Przydałoby się, no, co 3 dni. Ale pan sobie teraz żartuje, czy pan teraz poważnie mówi? No nie, próbuję z panem rozwiązać sytuację. Ale ja się nie zgadzam na taką sytuację. Nie ma możliwości, żeby co 3 dni dzwonić na pocztę z zapytaniem, czy mam jakieś pismo. A zapytam. Proszę zatrudnić innego pracownika, no, nie wyobrażam sytuacji. To nie jest tak łatwo zatrudnić kogokolwiek, zwłaszcza po egzaminie RODO. A zapytam, a pan w ogóle orientuje się, jak listonosz chodzi u państwa, czy pan w ogóle... Nigdy go na oczy nie widziałem. Nie mam pojęcia, kto to chodzi. Bo gdyby pan go widział, to by pan z nim porozmawiał. Może wtedy by się udało jakoś... Ale ja nie zamierzam brać na siebie odpowiedzialności za takie rzeczy. Są pisma sądowe, są zarejestrowane tu spółki. Nie ma takiej możliwości. Nie przyjmuję tego do wiadomości, że mamy co 3 dni dzwonić na pocztę, bo nie ma takiej możliwości. To może przez Radio Z by się pan dowiadywał. Dzień dobry, dzień panie, dobry. Bo po tej stronie Kamil Oseler, Radio Z. Ale sytuacja, ale pan mnie wkręcił. Trochę pod koniec już myślałem, że może być nerwowo, ale powiem szczerze, że... Trudno rozpętować, nie przekinając.